Czy zdarzyło Wam się słyszeć Wasz głos w kamerze, na nagraniu? Z pewnością tak. Czy mieliście wrażenie, że to głos kogoś trochę innego, że brzmi jakoś dziwnie? Czy podobał Wam się Wasz głos słyszany z zewnątrz? Niektórym on się podoba, niektórym niekoniecznie. Niektórzy w ogóle uważają, że ich głos pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy czują się ze swoim głosem bardzo dobrze. Czy nad głosem da się pracować? Czy możemy coś zrobić, aby nasz głos brzmiał tak, aby inni chcieli go słuchać z przyjemnością, no bo tak najlepiej? Jak najbardziej, da się. Dzisiaj opowiem Wam i pokażę, jak nad głosem pracować, co możecie zrobić, aby milej Was się słuchało. Abyście byli bardziej zadowoleni z tego, jak mówicie i jak brzmi Wasz głos. Na co dzień, w życiu zawodowym, w różnych okazjach. Głos jest bowiem tym, co jest naszą wizytówką, co drugi człowiek słyszy w pierwszej kolejności. Każdy człowiek, z którym się widzimy, którego spotykamy, z którym rozmawiamy, słyszy właśnie nasz głos. I po naszym głosie, po naszym sposobie mówienia, wyrabia sobie pewną opinię na nasz temat. Tak więc od głosu wiele zależy. Co zrobić, żeby nasz głos brzmiał dobrze? Przede wszystkim wyluzować. Przede wszystkim wziąć kilka głębszych oddechów. Przede wszystkim wziąć oddech przed dłuższym zdaniem. Kiedy wezmę oddech, mogę mówić spokojnie, mogę mówić w sposób zbalansowany, mogę mówić dosyć długo na tym jednym wdechu, właściwie podczas jego wydechu. Jest taka zasada, która dotyczy właściwie chyba wszystkich z nas. Podobają nam się głosy brzmiące niżej, a głosy brzmiące wysoko bywają irytujące. Jeżeli głos jest nazbyt wysoki, to ciężko się skoncentrować. Jesteśmy czasami przemęczeni słuchaniem takiego głosu. Oczywiście głos każdego człowieka to jego indywidualna bardzo cecha i każdy z nas ma inny głos, tak więc jedne głosy będą wyższe, drugie niższe, ten tembr głosu będzie bardzo różny. Ale mimo wszystko można ten głos odpowiednio modulować. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak to robić. Skąd dobywa się głos? Z ust, i usta są tym miejscem, gdzie głos powstaje, gdzie powstają wymawiane przez nas wyrazy. I to właśnie w ustach one powinny powstawać. Jeżeli one powstają gdzie indziej, na przykład w nosie, to zaczyna głos nasz wtedy brzmieć mniej więcej tak. Jeżeli mówimy nosowo, to tego się po prostu źle słucha. Nasz głos ma jeszcze jedno miejsce, w którym tak naprawdę powstaje. Tym miejscem jest przepona. I między przeponą a naszymi ustami, oczywiście również w krtani, głos powstaje, ale usta artykułują, a przepona pełni bardzo ważną rolę. Tak więc jak wyczuć przeponę, jak uświadomić sobie, gdzie tak naprawdę te fundamenty głosu się znajdują? Zróbcie następujący eksperyment. Zacznijcie mówić a i skakać. Czy czujecie Waszą przeponę właśnie przy takim ruchu i przy takim skakaniu? Poczujecie, jak mięsień przepony wibruje i poczujecie dosłownie, że to zaczyna się gdzieś w okolicach Waszego żołądka. I właśnie z przepony warto mówić. Dlaczego? Po pierwsze, wtedy możemy mówić nieco niżej, a po drugie, takie mówienie jest najbardziej ekonomiczne i najmniej męczy. Tak więc przy długich wykładach czy długich wystąpieniach najmniej zmęczymy się i najmniej wyeksploatujemy siebie, właśnie mówiąc z przepony. Jeżeli będziemy mówili z piersi albo gdzieś wyżej z krtani, to takim mówieniem dosyć szybko się zmęczymy, a poza tym ono sprawia wrażenie spiętego i możemy czasami połykać jakieś słowa, kiedy mówimy z piersi albo z wyższych regionów. Oczywiście przerysowuję nieco
to zjawisko, ale tak to działa. Przepona pełni bardzo ważną funkcję w oddechu, również w grze na instrumentach. Ponieważ mam przyjemność i hobby grać na saksofonie i na flecie, o, tam przepona jest podstawą. Zróbmy ćwiczenie oddechowe. Nabierzcie powietrza i wyobraźcie sobie, że jesteście taką pompką i że wypełniacie się powietrzem od dołu, od przepony, przez klatkę piersiową, aż gdzieś do góry po krtań. I wyciskajcie to powietrze, używając w tym celu bardziej przepony niż płuc. Raz jeszcze. Najpierw przepona. Teraz klatka piersiowa. I wyciskamy przeponą. Możecie położyć waszą dłoń na przeponie i dosłownie poczuć, jak ona się rusza, kiedy bierzecie wdech. Jak napełnia się klatka piersiowa. I kiedy wypuszczacie powietrze, zobaczcie, że przepona się utwardza. Postarajcie się przeponę lekko utwardzić, ale nie za bardzo. Zachowujemy mimo wszystko pewien luz. Luz jest w tym wszystkim najważniejszy. Najwygodniej mówi się, kiedy rozluźnimy nasz tułów, kiedy rozluźnimy mięśnie krtań, przeponę, mięśnie piersiowe. Każdy fragment naszego ciała powinien być na luzie. Dlatego pamiętajmy o tym przede wszystkim. Luz. Kilka głębszych oddechów, spokój. Także kiedy ogarnia nas trema, wyluzujmy. Powiedzmy sobie, uda się. Możemy przyjąć tak zwaną pozę mocy, o której pani profesor Amy Cuddy fantastycznie wypowiada się na TEDx, na TEDzie. Polecam wam jej wystąpienie. Jest udowodnione naukowo, że jeżeli staniemy wyprostowani, nawet podeprzemy się pod boki jak Superman albo Superwoman, to po kilku minutach stania w takiej pozie nabieramy więcej pewności siebie, a co za tym idzie również więcej energii do mówienia, więcej pewności siebie w mówieniu nawet. Pamiętajcie o oddechu przed zdaniem, zwłaszcza przed dłuższym zdaniem, które wypowiadacie. Mówcie naturalnie i pamiętajcie, najczęściej mówimy za szybko. Rzadko zdarza mówić nam się zbyt wolno. Oczywiście nie możemy też przesadzać, bo mówienie zbyt wolne uśpi naszych słuchaczy i najprawdopodobniej nas samych. Tak więc naturalne mówienie, ale unikajmy przede wszystkim tego, co często nam się zdarza, kiedy chcemy się zastanowić i mamy jakąś taką dziwną potrzebę wypełniania naszego mówienia oraz bardzo, bardzo na to trzeba uważać. Nie zdajemy sobie z tego zupełnie sprawy, bardzo często. Zwłaszcza, kiedy jesteśmy trochę spięci i zdenerwowani. Sam się na tym często łapię. Kiedy gdzieś zgubię wątek, to zaczyna się albo inne. Zdecydowanie lepiej zastąpić to krótką pauzą. Krótka pauza, postawiona szczególnie na końcu zdania lub na końcu myśli, którą chcemy wypowiedzieć, spowoduje, że ta myśl jeszcze lepiej trafi do naszego słuchacza. Właśnie w taki sposób. I wcale nie potrzebujemy w tym celu zbędnych wypełniaczy. Jak w dobrym i naturalnym jedzeniu. Liczy się to, co naturalne, bez wypełniaczy i bez konserwantów. Tak więc kolejna ważna rzecz. Pilnujcie różnych oraz. One nie są potrzebne.
i tak naprawdę bardzo uprzykrzają słuchanie tego, co mamy do powiedzenia drugiej osobie. Lepiej zdecydowanie robić pauzy, lepiej mówić spokojnie, lepiej zaakcentować nawet jakiś fragment naszej wypowiedzi, ponieważ wtedy ona będzie brzmiała znacznie lepiej i znacznie lepiej trafi do naszych widzów. Widzieliście, co robiłem? Poruszałem rękoma, bo ręce i dłonie są przedłużeniem naszej mowy i naszych ust. Gestykulacja jest bardzo ważna, kiedy mówimy, i jest udowodnione, że od gestykulacji zależy bardzo wiele. Gdybym schował ręce z tyłu i nie widzielibyście ich w ogóle, oczywiście dałoby się mnie również słuchać, natomiast efekt jest słabszy. Zagestykulowanie, podkreślenie jakiejś myśli jest bardzo pomocne. Oczywiście nie można przesadzać z gestykulacją, bo jeżeli zaczniemy gestykulować za dużo, wręcz machać rękami przed naszą twarzą, to wtedy rozproszymy widza i spowodujemy, że on w ogóle nie będzie mógł się skupić na tym, co mamy do powiedzenia, a być może w ogóle pomyśli, że jesteśmy nadpobudliwi i nerwowi. I to jest powód, dla którego naprawdę warto włączyć kamerę, smartfon, który każdy z nas ma w kieszeni, i sfilmować siebie samego. Sfilmować, ponieważ wtedy zobaczycie, jak wasze ciało zachowuje się z punktu widzenia drugiego człowieka. A przecież to jest najważniejsze, bo cały świat widzi nas z zewnątrz. To my widzimy siebie od wewnątrz, ale tak naprawdę nie widzimy za wiele, nie widzimy mimiki naszej twarzy, nie widzimy naszej gestykulacji w taki sposób, w jaki ona rzeczywiście wygląda. A zapewniam was, że wyobrażenie między tym, jak wyglądamy, a tym, jak w rzeczywistości jesteśmy odbierani przez innych, może być bardzo, bardzo duże. Sam o tym przekonałem się wielokrotnie i wiele nauczyłem się, oglądając nagrania, na których sam występuję. Między innymi uspokoiłem gestykulację, która przez całe życie była u mnie zbyt nerwowa i zapewne nadal jeszcze czasami taka jest. Tak więc z mojego punktu widzenia staram się wręcz poruszać w lekkiej smole, aby wyglądało to dobrze z waszego punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia mój głos brzmi, a nawet z mojego punktu słyszenia, mój głos brzmi zupełnie inaczej niż słyszycie go wy. Zresztą znacie to z własnego doświadczenia. Nasze głosy słyszymy przez pudło rezonansowe naszej głowy i one zawsze brzmią inaczej niż słyszą je inni ludzie. A co z dykcją? Dykcja jest bardzo ważna. Zdarzyło mi się spotkać w życiu wiele osób, wiele fantastycznych osób, które mówiły, jakby to delikatnie powiedzieć, bardzo, bardzo niedbale. Mówiły szybko, niedbale i właściwie coś mówiły pod nosem, tak że ciężko było je zrozumieć i czasami właściwie nie wiadomo było, czym mówią. Mówiły szybko i niewyraźnie, trochę byle jak, nie, połykając niektóre wyrazy i brzmiało to mniej więcej tak, że właściwie ciężko było usłyszeć, co te osoby mają do powiedzenia. No i oczywiście można się przebić przez tą barierę i doskonale porozumieć się z taką osobą, ale mówiąc w taki sposób, od razu stawiacie pewien mur między wami a odbiorcą, przez który odbiorca będzie musiał się przebić i naprawdę polubić was z waszym sposobem mówienia, z którym można pracować i można naprawdę zadbać o dykcję. Szczególnie zwracam wam uwagę na wyraźne wymawianie ę, o na końcu, na wyraźne wymawianie. Możecie bardzo wiele się nauczyć. Bardzo lubię porady Tomasza Kamela dotyczące wyraźnej dykcji, dotyczące wystąpień. Serdecznie polecam wam jego kanał na YouTube oraz książkę, którą jeszcze dzisiaj pokażę nieraz. Książka pana Tomasza Moc w gębie. Rewelacja. Polecam każdemu, w każdym wieku, niezależnie od tego, co robicie. Metoda, którą Tomasz Kamel proponuje w swojej książce, jest metodą korka. I ona działa, ona czyni cuda. Na czym ona polega? Bierzecie korek od wina i wsadzacie go w zęby i mówicie z korkiem w zębach. Pokażę, jak to brzmi. Będzie brzmiało bardzo śmiesznie. Tak więc z korkiem w zębach staracie się mówić jak najwyraźniej potraficie.
A jeszcze lepiej w tym celu przeczytać kilka łamańców językowych. Na przykład chrząszcz brzmi w Trzcinie w Przewrzeszynie, w Szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, czczaszczy pawka czka w Szczecinie, chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, strząsa skrzydła z drżu, a trzmiel puszczy tuż przy Pszczynie, straszny wszczyna szum. I teraz, kiedy wyjmiecie korek z ust, dzieje się magia, którą już zapewne słyszycie. Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie, w Szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, czczaszczy pawka czka w Szczecinie, chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, strząsa skrzydła z dżdżu, a trzmiel w puszczy tuż przy Pszczynie, straszny wszczyna szum. Po ćwiczeniu z korkiem od razu, po kilkudziesięciu sekundach mówienia z korkiem, nasza dykcja od razu się poprawia, ponieważ mając korek w zębach, wkładamy tyle wysiłku w mięśnie naszych ust, aby wyraźnie wypowiedzieć zdanie, które mamy do wypowiedzenia, że natychmiast, kiedy się odkorkujemy, nasz głos brzmi o niebo lepiej. Tak więc ćwiczcie z korkiem każdego dnia lub chociażby przed waszymi ważniejszymi wystąpieniami. Naprawdę działa. Sprawdziłem na sobie i po kilku dniach z korkiem mówi się naprawdę o wiele lepiej. Poza tym polecam wszelkie łamańce językowe. Jest to sprawdzona metoda. Rewolwerowiec wyrewolwerowany na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Burżuazyjny ideolog Orfeusz kontynuował neoromantyczną ewakuację, konstruując aktualny repertuar poetyczny teatru. Stół z powyłamywanymi nogami, drabina z powyłamywanymi szczeblami. Elegancki elektronik Emanuel Emski egzaminuje Edka Elektryka. Płaczliwa płaczka płakała nad tandetnym płaszczem buńczucznego dzierży mody. Apetyczny automat Andrzeja atakował antyseptyczną akupresurę, akceptując akacjowy afekt autentycznego arystokraty. Łamańce językowe są świetną rozgrzewką i świetnym ćwiczeniem dla naszej dykcji. Zdecydowanie warto zająć się nimi właśnie. A propos dykcji, spróbujcie wymówić A albo O z na wpół tylko otwartymi ustami. O. A powiedzcie teraz o. O. Z lekko opuszczoną szczęką. Oczywiście bez przesady, ale różnica jest diametralna. W tym celu zawsze, kiedy wymawiamy samogłoski, powinniśmy leciutko opuścić naszą szczękę i unikać wymawiania samogłosek przy wpół zamkniętej szczęce, ponieważ wtedy one brzmią zamiast o mamy e. A o brzmi znacznie lepiej niż o. To też działa. Jeszcze jedno ćwiczenie na cały nasz głos, to tak zwana syrena. Syrena brzmi tak. I tak kilka razy. Każdy z nas ma możliwość modulowania swojego głosu, ale ona jest różna. Możemy ją ćwiczyć i trenować. Ale na pewno zdarzyło Wam się mówić głosikiem cieniutkim albo głosikiem niskim. Powinniśmy oczywiście wyczuć pewną naturalną skalę naszego głosu, aby nie brzmieć zbyt wysoko lub zbyt nisko, bez przesady. Niski głos rodem z zapowiedzi hollywoodzkich filmów nie zawsze musi być niski, tak bardzo jak głos Batmana, ponieważ będziemy brzmieli po prostu nienaturalnie. Aczkolwiek można się pobawić w takie modulowanie głosu, abyśmy czuli, jak drga nasza pierś. To jest jeden z dobrych sposobów na wyczucie tego momentu, w którym nasz głos naprawdę zaczyna rezonować. Jeżeli przyłożycie palce do waszej krtani lub szyi i zaczniecie mówić nieco niżej, to poczujecie, jak szyja i krtań drga. To również metoda proponowana przez Tomasza Kamela, którą serdecznie polecam, i pana Tomasza programy również wam polecam. Podobnie, kiedy przyłożymy dłoń na naszej piersi i mówimy niżej,
nawet bardzo nisko i lekko uwodzicielsko, wyczujemy to drganie. To drganie jest dobrym momentem, bo ono świadczy, że mówimy z przepony, że wykorzystujemy rezonansowe pudło naszej klatki piersiowej i wszystkiego, co mamy w środku, co może rezonować, po to, żebyśmy brzmieli dobrze. A jak mówić, jak akcentować, jak modulować zdania, które wypowiadamy? Na pewno zdarzyło Wam się niejednokrotnie słyszeć osobę, która mówi na przykład w taki sposób: dzień dobry Państwu, chciałbym Państwa przywitać na moim wystąpieniu, na którym będę mówił na temat tego, jak modulować swój głos. Jest to taka mowa skakana. Czyli mamy dużo wzlotów i upadków, ale czy one są potrzebne? Czy taki sposób mówienia będzie odpowiedni? Albo zakańczanie? Inna metoda. Sposób mówienia, który jest całkowicie płaski, pozbawiony niemal jakichkolwiek akcentów, niemalże czytany z kartki. Proszę Państwa, w tym roku wyrobiliśmy 300% normy. W naszych fabrykach i zakładach jest coraz lepiej. A moja mowa jest tak płaska, że najprawdopodobniej za chwilę wszyscy wyłączycie program, ponieważ nie da się tego słuchać, brzmię jak robot i jest to straszne. Więc to też nie jest dobry sposób mówienia. Oczywiście może takie mówienie bardziej płaskie jest trochę mniej irytujące niż mówienie ze zbytnią ilością wzlotów i upadków, ponieważ takie mówienie nie potrafi widza po prostu zdenerwować po szybkim czasie. Ale najlepiej mówić nie tak, ale lekko w dół. Jeżeli powiem do Was: dobry wieczór Państwu, zapraszam dzisiaj na zajęcia poświęcone temu, jak mówić. I zaakcentuję koniec zdania w dół. To taki sposób wypowiedzi będzie budził zdecydowanie większe zaufanie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Nie, dobry wieczór Państwu, ale dobry wieczór Państwu. W dół. Akcentowanie w dół jest tym sposobem mówienia, który zdecydowanie najprzyjemniej trafia do naszych uszu i najlepiej się tego słucha. Mowa spokojna, mowa z akcentowaniem w dół, mowa z pauzami zamiast e oraz y i m. To jest ta mowa, której słuchać się chce. Polecam Wam bardzo serdecznie ćwiczyć Waszą mowę, ponieważ da się to zrobić. Da się nad swoją mową zapanować. Polecam Wam przede wszystkim nagrywać swój głos i słuchać go. Słuchanie swojego głosu jest najlepszą metodą na jego ćwiczenie, ponieważ wtedy słyszymy się z zewnątrz. Polecam nagrywać siebie samych w kamerze, ponieważ wtedy widzimy siebie tak, jak widzi nas świat z zewnątrz, a to jest właśnie to, co liczy się dla nas najbardziej. Dobra mowa otwiera niejedne drzwi. Dobra mowa może wpłynąć na zarobki. Dobra mowa i dobry sposób mówienia przede wszystkim powoduje, że lepiej czujemy się z samymi sobą i nawet jeżeli coś nam się pokręci albo przejęzyczymy się, najlepiej poprawić to i sprostować od razu i nie przejmować się, a przede wszystkim zachować dużo luzu, kiedy mówimy. Ćwiczcie. Gwarantuję Wam, że inni będą słuchać Was z przyjemnością. Moi drodzy, zerkam na Wasze pytania, ponieważ na pewno takie są i teraz to czas, w którym będę odpowiadał na nie właśnie. Jestem, sprawdzam. Jeszcze momencik. O, już jest. Jest połączenie. Doskonale.
Jestem do Waszej dyspozycji i chętnie odpowiem na Wasze pytania. Już na nie zerkam, bo wcześniej nie miałem na to okazji. Pozdrawiam Panią Janinę z Wilna. Świetne tło naturalne malarskie. Dziękuję bardzo. Kiedyś sepleniłam i właśnie ten korek mi pomógł. To było dawno, byłam jeszcze dzieckiem. Dobry wieczór, z korkiem czy bez, miło spędzić czas w tak doborowym towarzystwie. Cieszę się bardzo, dziękuję za wspaniałe lekcje, pisze Pani Joanna. Cieszę się Pani Joanno. Ale super zajęcia, serdecznie dziękuję za te porady. Jeśli chodzi o przeponę, to też chyba chodzi o oddychanie przeponą. Chyba tak się powinno prawidłowo oddychać. No, najlepiej oddychać przeponą, chociaż podobno jest to bardziej naturalny sposób dla mężczyzn, ale myślę, że jak najbardziej panie, zwłaszcza przykłady piosenkarek, pokazują, że z przepony można oddychać, śpiewać i mówić. Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się tło. Dziękuję, cieszę się, że tło się podoba. To nie jest abstrakcja, właściwie to jest abstrakcja, to są deski po prostu w pracowni. Polecam zajęcia Pilates, tam kluczowe jest prawidłowe oddychanie. Zdecydowanie, Pani Katarzyno. W ogóle wszelka aktywność fizyczna jest bardzo dobra dla naszego oddychania, a w związku z tym dla naszej mowy. Byłam ostatnio na świetnej sztuce w teatrze, w której aktor znakomicie wcielił się w rolę reportera specyficznie mówiącego. Tak, zabawy głosem działają i warto je uprawiać. Oby tylko nie zakochać się we własnym głosie. Bardzo przydatny wykład i z przyjemnością słucham. Dlaczego własny głos trzeba kochać? Trzeba go lubić, a nawet kochać. Dlaczego nie? Tło jest rewelacyjne. Cieszę się bardzo, że tło się podoba. Oddycha Pani prawidłowo. Kobiety oddychają klatką piersiową, a mężczyźni przeponą. Tak jak mówiłem, Pani Wioletta potwierdza moje słowa. Dziękuję bardzo. Pani Kasiu, dzisiejsze zajęcia nie są jednorazowe. Proponuję, aby w piątki o 19 zawsze były zajęcia dotyczące na przykład umiejętności występowania, prezentacji lub innych ciekawych tematów, które mogą być bardzo różne i takie właśnie zaproszenie z mojej strony do Państwa kieruję. W piątki wieczorem zajmujmy się tematami, które nas rozwijają, które nas wzbogacają, ponieważ rysowanie, malowanie to tylko jedna z aktywności, które mogą nas wzbogacać i czynić nasze życie ciekawszym i bardziej szczęśliwym. Będziemy wracać do takich zajęć z pewnością. Jeżeli tylko zechcecie, z przyjemnością opowiem Wam i pokażę jeszcze na przykład, jak występować, co zrobić z ciałem, jak stanąć, jak stać, jak mówić, jak gestykulować. Jest tych tematów dużo i chętnie podzielę się moimi doświadczeniami oraz na przykład polecę książki, takie jak książka Tomka Kamela, którą zdecydowanie polecam. Fantastyczna książka również pana Wiktora Niedzickiego, Sztuka prezentacji. Świetna, zwłaszcza dla profesjonalistów, dla ludzi nauki, ale dla każdego. Tomasz Kamel w swojej książce pisze nie tylko o tym, jak mówić, ale również jak się zachować i jak dobrze spisać się, jak dobrze czuć się w zasadach obowiązujących na przykład według savoir-vivre. Zapraszam wszystkich, którzy dopiero teraz dołączyli do transmisji, do zakładki filmy albo dokładnie w to miejsce, w którym oglądacie teraz transmisję, ponieważ dzisiejsza lekcja będzie tam zapisana. Warstwa dźwiękowa z tej lekcji będzie również dostępna w postaci podcastu, do którego link wyślę na naszą stronę. Tak więc będziecie mogli go tam znaleźć i posłuchać, ściągnąć na własny telefon i w dowolnych i wolnych chwilach słuchać. Oddychania przeponą można nauczyć się też na zajęciach tai chi, zdecydowanie. Wszelkie zajęcia fizyczne. W ogóle każda aktywność fizyczna jest bardzo dobra dla oddychania. Wiem po sobie, jak potężnie zwiększyła się wydajność moich płuc po intensywnej jeździe na rowerze, po bieganiu, po chodzeniu, po szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Wręcz mam wrażenie, kilkukrotnie ta wydolność oddechowa wzrosła i to bardzo pomaga w mówieniu, ponieważ mamy w sobie więcej powietrza, możemy mówić swobodniej i dłużej.
Pani Bożena pisze, że podziwia moje opanowanie. Otóż jest to również rzecz, której się nauczyłem, którą świadomie zaobserwowałem i świadomie kontroluję, ponieważ gdybym jej nie kontrolował lub nie był świadom tego, jak wyglądam z Państwa punktu widzenia, efekty mogłyby nie być aż tak dobre i tak przyjemne do oglądania. Tak więc wszystko to można i warto ćwiczyć, warto być świadomym tego, jak brzmimy i jak wyglądamy. Naprawdę to na co dzień bardzo, bardzo, bardzo się liczy i bardzo pomaga w wielu sytuacjach. A poza tym po prostu warto dobrze brzmieć i dobrze mówić. Korek przede wszystkim. Korek działa. Nawet jak już spróbujecie, to zobaczycie, że po kilku minutach z korkiem w ustach wasza dykcja będzie prawie jak u Tomasza Suzina. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, o które chcielibyście zapytać, czy są jakieś pytania, które chcielibyście zadać? Ja zastanawiam się też nad jakimiś moimi ciekawymi doświadczeniami, wspomnieniami z przeszłości i zdecydowanie tym najbardziej wartościowym było oglądanie siebie samego z zewnątrz, ale też słuchanie siebie samego. W przeszłości wiele razy zdarzyło mi się usłyszeć, że mój głos dobrze brzmi i dobrze się go słucha. I nie mogłem uwierzyć, ponieważ mój głos z zewnątrz na jakichś nagraniach nigdy mi się nie podobał. I to bardzo. Więc coś na rzeczy jest, coś musi być w tym, że czasami z naszego głosu nie jesteśmy zadowoleni, niesłusznie. Tak więc warto podpytać też innych, warto podpytać choćby naszych najbliższych lub przyjaciół o to, jak odbierają nasz głos albo nasz sposób mówienia. Oczywiście, jeżeli będą szczerzy i odważni, powiedzą nam o tym i możemy liczyć też na jakieś drobne wskazówki z ich strony. Zdecydowanie lepiej mówić w sposób opanowany, lepiej zachowywać się trochę bardziej statycznie, zwłaszcza kiedy występujemy przed kamerą. Kamera ma to do siebie, że wyolbrzymia w pewien sposób ruchy. Podsumowanie. Raz jeszcze. Nie spinajcie głosu, wyluzujcie, bo spięty głos brzmi gorzej. Przy spiętym głosie sami podświadomie wprowadzamy się w stan lekkiej paniki i lekkiego zdenerwowania. Słysząc swój głos spokojny, mamy poczucie, że wszystko będzie dobrze. I to też potwierdzone naukowo. Warto czuć się dobrze. Warto brzmieć dobrze i spokojnie, zwłaszcza kiedy jest powód do paniki, bo na przykład zapomnieliśmy czegoś, co mieliśmy powiedzieć. Jest jeszcze jedna dobra metoda. Jeżeli mamy przed sobą słuchaczy, to znaleźć takiego słuchacza, z którym podświadomie czujemy pewną więź sympatii, który patrzy na nas w sposób życzliwy i zdecydowanie wydaje się nas słuchać. Taka bratnia dusza na widowni bardzo pomaga. A ważna rzecz, jeżeli już mówimy o tym, nawet bardzo ważna. Mówiąc, starajmy się troszeczkę upodobnić do sposobu mówienia naszego rozmówcy. Oczywiście, jeżeli czujemy, że to jest dobry kierunek. Do czego zmierzam? Na pewno jesteście świadomi tego, a być może robicie to zupełnie podświadomie. Rozmawiając z różnymi ludźmi, mówimy w różny sposób, no bo inaczej będziemy mówić do naszego małego dziecka, inaczej będziemy rozmawiać z prezesem, inaczej będziemy rozmawiać z mężem lub z żoną, trochę inaczej będziemy artykułować głos. Robimy to podświadomie, w celu zyskania sobie pewnej sympatii rozmówcy. Jeżeli rozmówca wyczuwa w nas jakieś wspólne cechy, to automatycznie to porozumienie jest lepsze. To działa w obie strony. Jeżeli rozmawiamy z kimś i ten ktoś troszkę upodabnia się do nas, odnajdujemy jakieś cechy jego charakteru, gestykulacji albo mimiki,
to od razu lepiej czujemy się w takiej roli. Jeżeli rozmawialibyśmy z kimś bardzo poważnym, kto absolutnie się nie uśmiecha, jest totalnie skupiony i kiedy my się uśmiechamy, to jego twarz nie odpowiada w żaden absolutnie sposób na nasz uśmiech, to poczujemy się niepewnie i niekomfortowo. I całkiem słusznie, coś jest nie tak. Jeżeli nasz rozmówca zupełnie odcina się od jakiegoś choćby strzępka porozumienia z nami, no to czujemy się dyskomfortowo i to działa w obie strony. Jeżeli mówimy w sposób zupełnie inny od naszego rozmówcy, to on też będzie odczuwał lekkie zaniepokojenie lub zakłopotanie. Dlatego tak naprawdę mamy różne oblicza naszego głosu i różne oblicza naszego sposobu mówienia. Oczywiście jest jakiś jeden uniwersalny, kiedy mówimy na przykład do dużej widowni, nie możemy dostosowywać się co chwilę do kogoś innego, bo będziemy wyglądali jak osoby, co najlżej mówiąc, podejrzane. Natomiast polecam zdecydowanie, jeżeli rozmawiamy z jakimś luzakiem, rzućmy na troszkę luzu, uśmiechnijmy się i właśnie lekki uśmiech. Lekki uśmiech, oczywiście nie możemy z nim przesadzać, ale lekki uśmiech słychać w naszym głosie, nawet kiedy rozmawiamy przez telefon, lekki uśmiech jest słyszalny. Gdybyście teraz nie widzieli mojej twarzy, ale mówiłbym do Was w taki sposób, to najprawdopodobniej słyszycie i czujecie, że się uśmiecham. Jeżeli mówiłbym w taki sposób, no to najprawdopodobniej nie uśmiecham się albo wręcz jestem zbyt poważny. Tak więc lekki uśmiech zrównuje i zjednuje słuchacza. Nie w nadmiarze. No i zależnie od sytuacji. Są sytuacje, w których uśmiechać za bardzo się nie powinniśmy. To wyczuwamy intuicyjnie. Empatia w rozmowie. Bardzo dobrze pani Ewelina to ujęła. Zdecydowanie tak. Empatia. Właśnie, jak zapanować nad głosem, gdy są w nas silne emocje? Pyta pani Kasia. Silne emocje i emocje w ogóle to jest coś, nad czym najtrudniej zapanować każdemu z nas. Właśnie to. Oddech i chwila pauzy. Przede wszystkim to pomaga zapanować nad emocjami. Nie zapanujemy nad pewnymi emocjami, albo będzie bardzo trudno nad nimi zapanować, ale zdecydowanie lepiej nad emocjami panować, niż dać się im ponieść nadmiernie. Ja myślę, że policzenie do 5-10, głębszy oddech, czy nawet odejście na chwilę, przejście się, wrócenie, nabranie lekkiego dystansu, to pomaga. Ale jest to trudne. To musi być nawyk. Jeżeli nawykowo nauczycie się w sytuacji stresu i w sytuacji emocji brać tą pauzę dla Was, to się wpisze w Wasz sposób zachowania i powinno w takich sytuacjach pomóc. Pani Ewelina, dużo pracuję z dziećmi. Zawsze schylam się do ich poziomu, żeby być twarzą w twarz oraz mówię ciepłym i miłym głosem. I bardzo dobrze. To jest również empatia w rozmowie, której warto używać. Pani Maria pisze, że wykład jest bardzo ciekawy. Szkoda, że w szkołach nie uczy się dzieci właśnie dykcji. Zauważyłam, że dzieci i dzisiejsza młodzież mówią bardzo niewyraźnie. No, myślę, że jest w tym sporo prawdy. Nie uczy nas się wielu przydatnych rzeczy, których właściwie powinno się uczyć albo o których powinno się mówić. Dlatego mówię o nich teraz, bo wiem, że mi tej wiedzy brakowało i dopiero po wielu latach, kiedy doczytałem z różnych książek albo dooglądałem w różnych poradnikach albo usłyszałem w radiu lub na filmach, to jest świetna metoda. Słuchajcie, patrzcie, oglądajcie i uczcie się słuchowo i uczcie się wizualnie. Naśladowanie jest świetną metodą nauki. Jeżeli macie jakiegoś ulubionego lektora lub lektorkę, zastanówcie się, co podoba Wam się w jej lub jego sposobie mówienia. Czy jest to przyjemny ton głosu, czy jest to bardzo wyraźna dykcja, jak u Krystyny Czubówny, czy jest to jeszcze coś innego. Próba naśladowania takiej osoby z pewnością pomoże Wam w sposobie
mówienia i w sposobie zachowania. No właśnie, teraz zdarzyło mi się chwiać trochę za bardzo do przodu. Trzeba uważać nad tym ruchem, ponieważ on podświadomie czasami pojawia się w naszych nogach i biodrach. Starajcie się stać stabilnie w jednym miejscu, niezbyt sztywno, niezbyt na luzie. Bardzo dobrze stanąć pod lekkim skosem, z jedną nogą skierowaną na przykład w lewo, z drugą nogą skierowaną do przodu. Wiem, nie widać moich nóg, bo dzisiaj mieliśmy mówić o głosie, ale sposób prezentacji, autoprezentacji może być ciekawym tematem do kolejnych zajęć, który bardzo chętnie dla Was przygotuję. No więc właśnie, w ten sposób, na luzie, ale godnie, bez przygarbienia, bo jak się człowiek zgarbi, to od razu gorzej się mówi. Spróbujcie się zgarbić albo usiąść, spróbujcie się zgarbić i nabrać głęboki oddech. Nie da się oddychać, będąc zgarbionym, nie da się oddychać, będąc zbyt wypiętym, ponieważ wtedy zaczynamy mówić jak w wojsku. Trzeba być wyluzowanym. Warto też zmieniać czasami troszkę sposób mówienia. Warto czasami zażartować. Warto nabrać pewnego dystansu do samego siebie. Warto przede wszystkim, raz jeszcze powtórzę, oglądać i słuchać się z zewnątrz. To jest pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić. I zobaczycie, jak ciekawe odkrycia poczynicie, widząc siebie samych z zewnątrz. A jak postąpić z tym panem, który nie chce się uśmiechać i jest bardzo poważny? Potwierdzone naukowo metody. Uśmiech jest zaraźliwy. Jeżeli traficie na gbura, jeżeli traficie na, może nie na gbura, ale na człowieka, któremu coś złego się przydarzyło i za żadne skarby świata nie chce się uśmiechnąć, jest totalnie ponury i gburowaty, to on w pewien sposób zaraża Was tą gburowatością, ale to działa w obie strony. Jeżeli zachowacie pewien dystans i zażartujecie, wrzucicie na luz gburowaty komentarz, potraktujecie, wie Pan, tak się stało, ale co tam, piękny mamy dzień. Jeżeli pouśmiechacie się do zbyt poważnej osoby przez chwilę, to jest duża szansa, że ta osoba za chwilę również do Was się uśmiechnie, że przeciągniecie ją na pogodną stronę mocy. To działa. Pani Jolanta pisze, że myśli, że w szkołach zwraca się uwagę na poprawność wymowy, natomiast dzieci nie zawsze słuchają. Na szczęście te dzieci, które chcą się czegoś nauczyć, zawsze będą gotowe na sugestie czy zmiany. Oczywiście, ale szczególnie warto w związku z tym uświadamiać, że ma to znaczenie i że te sprawy są ważne. Robiąc małe podsumowanie. Kiedy rozmawiacie z drugim człowiekiem, obserwujcie jego twarz. Obserwujcie i słuchajcie sposobu jego mówienia. Postarajcie się znaleźć jakiś most porozumienia. Coś, co będzie pomiędzy nim a wami. Taki most, taka nić, takie wyjście naprzeciwko bardzo pomaga. Jeżeli ktoś jest zbyt poważny, jeżeli ktoś jest gburowaty i ewidentnie czujecie, że próbuje Was tą gburowatością zarazić, uśmiechnijcie się, nie odpuszczajcie. Gwarantuję Wam, że z dużym prawdopodobieństwem ten gbur w końcu się uśmiechnie. A jak nie, no to trudno, to zostanie gburem. Bardzo ważna jest taka empatia głosowa, empatia w zachowaniu. Bo to są zupełnie intuicyjne i instynktowne nasze odruchy. Jeżeli trafiamy na człowieka, który w jakiś sposób jest do nas podobny, podobnie się ubiera albo podobnie mówi, podobnie się zachowuje, to od razu łatwiej jest nam nawiązać z nim nić porozumienia i kontakt. Im ktoś jest bardziej inny od nas, im bardziej się różni w sposobie zachowania i mówienia, tym większy mur musimy pokonać, aby taką osobę polubić. A głos w szczególności, no i oczywiście pierwsze kilka sekund kontaktu robią najwięcej i najbardziej decydują o tym, jak jesteśmy postrzegani. Chociaż i to nie do końca jest prawda. Zdarzyło mi się wielokrotnie
spotkać osoby, które na pierwszy rzut oka były fantastyczne w rozmowie, w kontakcie i wydawały się być świetnymi partnerami w rozmowie lub w różnych zawodowych sprawach. Później okazywało się, że niekoniecznie. I w drugą stronę zdarzało mi się poznawać osoby, które na przykład mówiły bardzo niedbale, które na pierwszy rzut oka nie były zbyt atrakcyjne i charyzmatyczne w sposobie zachowania, ale były fantastycznymi ludźmi z wielkim serduchem w środku. Myślę, że gdyby takie osoby jeszcze popracowały nad tym, jak są odbierane, byłyby mistrzami i zjednywały sobie tłumy. Jeżeli oczywiście jest to komuś potrzebne. Ale myślę, że dobrze brzmieć i dobrze wyglądać zawsze warto. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, pracujcie nad waszym głosem, pracujcie nad tym, jak wyglądacie. Jestem bardzo ciekawy waszych spostrzeżeń. Jeżeli nagracie się i zauważycie coś ciekawego, to dajcie znać. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem. A przede wszystkim chętnie będę kontynuował taki cykl rozmów na tematy różne, wszelakie, ciekawe i przydatne w kolejne piątki o 19:00. Serdecznie was pozdrawiam. Tomek Wełna.